Dobrze, mówicie, że dosyć intensywnie, żebym przeczytał Szalonego reportera. Nie lubię dawać temu panu zbyt wielu tutaj czasu antenowego, ale sprawdźmy. O. Hej, Sawardęga, a może stawiłbyś się do sądu, bo dziś była kolejna rozprawa, na którą się nie przyszedłeś? W takim razie proszę wysłać pismo. W twoim rodzinnym domu była już policja i chyba, powtarzam chyba, kazałeś kłamać swojej mamie, że wyprowadziłeś się gdzieś do Warszawy i nikt nie wie, gdzie mieszkasz. Nigdy nie prosiłem, żeby moja mama kłamała. Numer telefonu, który twoja mama podała policji, niestety, ale zostaje bez odpowiedzi. Nie odbierasz, nie odzwaniasz. Mój numer wyciekł. Była akcja spoofingowa i aktualnie... No, wyłączam telefon po prostu. Nie, nawet teraz jest wyłączony. Włączam tylko jak do banku. Natomiast przez Facebooka można do mnie się dodzwonić. Przez ciebie Muran czuje się bezkarny i dalej gra swój teatr. Chyba się boisz konfrontacji z nim, to na następnym live daj znać tańcząc makarenę. PS. Ten wpis nie jest złośliwy, nie ma w związku z tym, że mi wytykałeś nieodbieranie wezwań, kiedy były one wysyłane na adres, pod którym dawno nie mieszkam. Mówię z troski, jestem w porządku, ok? Wszystkie wezwania, które były na poczcie, odebrałem. Wszystkie wezwania, które były. Natomiast wcześniej zgłaszałem, że mnie nie będzie, gdyż podróżuję. I mnie nie było, gdyż podróżowałem. Natomiast jak wiesz, na twoją rozprawę chciałem się stawić. Nawet już jechałem i mi nawet napisałeś na Instagramie: nie przyjeżdżaj, odwołana. Było tak, szalony reporterze? Mogę ci nawet powiedzieć, kiedy tak było. I to Gimper może potwierdzić, bo się kontaktowałeś przez Gimpera, bo jak zobaczyłem, że ty piszesz do mnie, to nie odczytywałem, bo nie chcę mieć za bardzo z tobą nic do czynienia. Natomiast wtedy zrobiliście jakąś konferencję z Gimperem, że trzy osoby, i odczytałem wtedy. Szczur. Okej. Okay. Skasowałeś te wiadomości, paralityku? Czy masz kilka kont? Nie no, podejrzewam, że kilka kont. Albo może to jest w jakiejś takiej połączonej z Gimperem. Ale nie bój, żeby ja na bank zrobiłem screeny, nie? Żeby to też było jasne. Ale powiem ci, że... No ale okej, nie będę ci na razie mówił, że skasowałeś, bo może nie. Szalony reporter wiadomości. A nie wiem. Natomiast jeżeli na przykład wiesz o jakiejś rozprawie, na której ja mam się stawić, to kurwa nie wiem, napisz nawet na Instagramie, nie? Bo tutaj jakiś tam kontakt ze mną miałeś. Właśnie w tej korespondencji z Gimperem, tej łączonej, no bo wiadomo, bezpośrednio z tobą to nie wchodzę. Tomasz... Działowy. No była taka korespondencja. A teraz tego nie widzę. Wiem, że to było jakoś, jak wtedy mnie nie było w internecie, nie? A chciałem się tam wybrać, bo byłem ciekawy. Czekajcie, jak to znaleźć? No wchodzę w wiadomości, bo nie mam tego w bezpośrednich, w szalonym. Szukaj. A pisze Tomasz. Tomasz. Nie, tutaj to jest jakaś... Gimper, Remigiusz, Maciaszek też nie. Co, oni to zdjęli? Tą konwersację. Szalony. Czekajcie, gdzieś nawet to powinienem. On od jakiegoś czasu ma nowe konto. A, dobra, on dostał bana, tak? A, dobra. Dobra.
No to chuj. Nie wiem, to ok, zwracam tutaj honor. Nie wiem, czy można zwrócić coś, czego się nie miało, ale zwracam, nie skasowałeś wiadomości, po prostu dostałeś bana i ci Instagram skasował konto, więc dlatego tego nie mogę znaleźć. Ale możesz powiedzieć, było tak, że jak chciałem przyjechać na rozprawę, to żeś napisał, co było dla mnie totalnie dziwne, że niby sprawa odwołana, a do mnie nie informuje mi o tym sąd, tylko informuje mi o tym szalony reporter. Było to dla mnie dosyć dziwne i to przez Gimpera. Ale no, tak mi napisałeś, nie? A sam wiesz, że się chciałem zjawić. Natomiast ja się bardzo chętnie pojawię na twojej rozprawie pomiędzy tobą a Jackiem Murańskim. Mam nawet przygotowaną, bo pewnie się zastanawiasz, nie wiem, dla kogo, że na czyją korzyść będę zeznawał. Ja na ten moment nie mam pojęcia, czego dotyczy sprawa, ale zeznam zgodnie z prawdą. Mam natomiast przygotowane od ponad miesiąca mowę. Wiadomo, że nie mogę dać mowy końcowej, ale myślę, że to da wysokiemu sądowi wiele do myślenia. A moja mowa końcowa, znaczy nie końcowa, tylko moja przemowa jako świadka będzie mniej więcej brzmiała tak. Bo jeżeli sąd się zastanawia, kto jest mniejszym złem, Jacek Murański czy szalony reporter, to myślę, że to mu da wiele do myślenia. Ludożerstwo. Nie zatrzymaj się. Suka gryzie. Ciągle. Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Rzeczy większe. O. Większe niż wasze. Zło jest złem. Mniejsze czy większe, nie ma różnicy. A, suka gryzie! Ściągaj ją, zrobimy to po mojemu. Podoba ci się, szmato? Matka mi da. Zęby i wybij. Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. I wtedy wyjdę. Tylko szybko. Co jest? No, to jest taki cytat. Zło to zło. Mniejsze, większe, średnie. Wszystko jedno. Proporcje są umowne, a granice zatarte. Jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, to wysoki sądzie, wolę nie wybierać wcale. Nie, a natomiast jeżeli są do mnie jakieś pytania, nie mam pojęcia, o co oni się sądzą, o jaką sytuację, bo podejrzewam, że między nimi tam się dużo wydarzyło, powiem wszystko zgodnie z tym, co wiem i sąd sobie oceni. A nie wiem, czy to, którego pozwał, nie? Nie mam pojęcia. Bo oni chyba mają kilka tych spraw, że jeden pozwał jednego, a drugi drugiego. No. Natomiast jeśli przyjdzie, chętnie się stawię, założę garnitur i się pojawię.